Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i w końcu się doczekaliśmy final trailera do Star Wars Rise of Skywalker. Tytuł troszeczkę głupi, aczkolwiek zobaczymy, czy ma jakikolwiek sens już po seansie. Bardzo czekam na finał tej nowej sagi. Mi się ona podobała. Oczywiście nie była tak dobra jak oryginał, ale lepsza niż prequele moim zdaniem. I generalnie dwa poprzednie filmy oglądałem z bananem na twarzy. The Force Awakens mi się fabularnie nie podobało. A The Last Jedi podobał mi się bardzo, z wyjątkiem kilku wątków. Między innymi tego cholernego kasyna, którego chyba nikt nie lubił. A tak, jeżeli chodzi o całość, dosyć mi się podobał. Zobaczymy, jak będzie z tym. Mam nadzieję, że nie będzie to kopia po prostu powrotu Jedi, taka bezpieczna sobie, elo. I mam nadzieję, że wątek Kylo Rena i jego rycerzy Ren będzie troszeczkę rozwinięty, bo to tak, kurde, zatizowali jeszcze przed The Force Awakens, a do tej pory nic o tym nie wiemy. No i zobaczymy, jaką rolę odegra Imperator. Moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli więcej Star Warsowych filmów, teorii i tak dalej, dajcie znać w komentarzach, to troszeczkę bardziej się temu przyjrzymy. Ja jestem wielkim fanem Star Warsów. Filmy, wiadomo, widziałem wszystkie. Gry praktycznie ograłem wszystkie. Czytałem jakieś tam książki, na bieżąco jestem z różnymi właśnie teoriami i tak dalej. Ale cóż, nie rozgadujmy się. Obejrzyjmy zwiastun. Jest jakaś fajniejsza jakość niż Full HD? Niestety nie. 3, 2, 1, go! It's an instinct. Together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. I waited, and now you're coming together. Is your undoing? What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. My friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Be with you. Always. Spodziewałem się czegoś bardziej epickiego. Dobra. Rzućmy sobie okiem tak troszeczkę scena po scenie. Tutaj mamy ewidentnie trening na Jedi. To jest, o ile się nie mylę, nawet to będzie hełm, w którym trenował Luke na Sokole Millennium w czwartej części. Tak przynajmniej podobny jest. No i jak wiemy z poprzedniego teasera, ona tutaj walczy z tymi robocikami takimi treningowymi. I od razu jest przejście w
tutaj jakąś lokację z późniejszej części filmu. Mamy Fina i Poe, którzy zbierają nową rebelię, tak mi się wydaje. Tutaj walczy Kylo Ren i Rey na resztkach, na ruinach Gwiazdy Śmierci. Te szoty wyglądają naprawdę spoko. Aczkolwiek sama walka pomiędzy Kylo Renem a Rey mnie jakoś w ogóle nie kręci. Może dlatego, że już kurwa widzieliśmy dwa razy, jak Rey mu wpierdol spuszcza. Oby teraz było troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że Kylo Ren się trochę podciągnie w mocy, że tak powiem. To jest ciekawe. Wygląda jakby to była jakaś asteroida, tylko że lodowa. I na niej osadzona jakieś tutaj miasto. No, ciekawe, ciekawe. Ktoś by mógł powiedzieć, to nie ma sensu, takie coś nie może istnieć. No, ale no, halo, oglądamy film science fiction, dużo rzeczy już tu nie może istnieć. Co mi się bardzo spodobało, to ten shot. Bardzo lubię właśnie w Gwiezdnych Wojnach to, że moc jest pewnym rodzajem magii, jakąś tajemnicą. Lubię element fantazy w tym science fiction. Bardzo lubię takiego, jak jest dobrze zrobione oczywiście. Nie jestem z tych, którzy twierdzą, że moc ma określone działanie, w określony sposób działa i ma swoje prawa i w ogóle nie. Moc to dla mnie magia i taka była moim zdaniem w oryginalnej trylogii. To mi się najbardziej podobało w tym, że mogłem sobie dużo dopowiedzieć sam troszeczkę i zinterpretować niektóre rzeczy inaczej. A w prequelach zrobili z tego ilość midichlorianów, która dana ilość pozwala ci na zrobienie tego i tego, co mi troszeczkę nie pasowało. To mi się mega ten shot podoba, to będzie jakiś tron imperatora albo chuj wie kogo, nie wiem. To jest super shot, ten imperialny niszczyciel spod wody się wyłania. Może Kylo Ren go wyciąga, jak Starkiller ściągał z orbity jednego. Tutaj mamy rzut okiem na statki w jakiejś final bitwie. Widziałem tam na różnych fanpage'ach dotyczących Star Warsów. Ludzie tutaj rozpoznają statki, że gdzieś jest Ghost z rebeliantów. Ja przyznam się, rebeliantów aż tak nie śledziłem mocno i tylko te najważniejsze sceny sobie oglądałem, tak więc ja go nie rozpoznam. Ponoć jest dużo easter eggów, między innymi statek ze serialu Mandalorian. Niestety ja wam go nie wskażę tutaj. Tutaj Imperator mówi I finally brought you together i wydaje mi się, że Imperatorowi chodziło o Kylo Rena i Rey, nie o tą ekipkę tutaj. Oczywiście muzyczka spoko, wszystko spoko. Tutaj jakieś szoty, no jedna rzecz są, no. Tutaj mamy jakby, nie wiem, C-3PO zostanie przeniesiony, wszyscy są mega przejęci, tak więc wydaje mi się, że C-3PO zostanie przeniesiony do jakiegoś systemu statku, czy coś w tym stylu, tak jak to było z droidem z Hana Solo, dzięki czemu Han Solo później miał duszę. Może tym razem C-3PO jego jakby, nie wiem, oprogramowanie zostanie przeniesione do Sokoła Millennium. Nie wiem, zobaczymy. Wygląda na smutną scenę, bo wszyscy widzicie, są zesmuceni. I to będzie zapewne wzruszające. I troszeczkę wytłumaczy pewnie scenę z czerwonymi oczami. Przepraszam. Ale troszkę za dużo czasu jest na to poświęcone w tym zestunie, moim zdaniem. Ale dobra, mniejsza z tym. Jedno, co mi się bardzo nie spodobało. Okej, tu fajny shot. Elegancko, nowi truperzy. Spoko, spoko. Typowe Star Warsy. Mam nadzieję, że będą epickie bitwy kosmiczne. Tego brakuje w tej nowej sadze. Jedyne dobre bitwy były, kurde, w Rogue One. To mi się nie podoba. Ja pierdolę. Czy jeszcze jak to będzie w przestrzeni kosmicznej, to kurwa wyjdę z kina. Bez kitu. Zapierdalają na tych
koniach z tej chujowej części tego poprzedniego filmu, na który większość pluje. To są te konie? Chyba tak. Po statku. Boże, to wygląda jak... Nie. Mega mi się to nie podoba. Nie będę tego komentował, bo będzie, że tylko narzekam. To jest super scena. To jest, jak widzicie, sala tronowa Imperatora, w której zdechł i spotyka się tu Rey z Kylo Renem. Mam nadzieję, że będzie takie kurde lorowe, to mocno to tutaj podkreślone, co to jest za miejsce. Tutaj Finn coś tam se krzyczy. O, to jest to może być ciekawe. Czy to nie jest ten piedestał z maską Vadera? Zobaczmy, co to klatka po klatce. Może być. Ale powiem wam, że Kylo Ren, dobrze, że wróciła jego maska. Troszeczkę więcej charakteru dostanie. Chociaż mi się postać Kylo Rena bardzo podoba. Ja nie jestem z tych, którzy go tam hejtują. Wydaje mi się, że taki William też może być, który jest niedojebany po prostu i zakompleksiony. Tak, to wydaje mi się, że będzie to. Może ta maska będzie jakimś, bo widzicie tutaj... A, dobra, nie będę moich teorii na razie wysuwał. Muszę się nad nimi zastanowić. Okej, okay, no i tutaj znowu to, ojej, to wygląda jakby to było w powietrzu. O, czy tutaj znowu grupka bohaterów zostanie wysłana na samodzielną misję rozjebania Imperium od środka? Mam nadzieję, że nie, ale pewnie tak będzie, bo to Disney. Ale mamy jakieś fajne bitwy, tak, więc o, może będą fajne, mi się podobają X-Wingi, to jest dla mnie taka ikona Star Warsów, że ja pierdzielę i jak X-Wingi są w akcji, są fajnie pokazane, to ja no po prostu mam ciary wręcz. Kylo Ren. Oj, tutaj mamy, jak widzicie... Ale to mi się wydaje, że to będzie jakaś wizja, ale jest Imperator. To na pewno będzie Imperator, bo to na pewno nie będzie Snoke. Snoke nie nosił, kurwa, kaptura czarnego, ani czarnych szat. To będzie Imperator i ciekaw jestem, jak zostanie ten wątek rozwiązany. Mam nadzieję, że to nie będzie po prostu jedna z dupy wizja i koniec. I tyle, moi kochani. Ja sobie to przejrzę dokładnie, wysnuję swoje własne teorie i jeżeli będą ciekawe moim zdaniem, to zrobię o nich materiał. Tymczasem napiszcie, jak wam się podobało, co wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie w wsparcie kanału, bo ten film na pewno będzie zdemonetyzowany. I dajcie znać, czy chcecie więcej Star Warsowego stafu. Niedługo wychodzi gierka Jedi Fallen Order. I napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć z niej jakiś materiał. Nie mówię, że zrobię całego let's playa, ale czy coś o niej powiedzieć, coś z niej pokazać, coś w nią pograć. Dajcie po prostu znać. Ja na pewno ją opierdolę, jestem tego 100% pewien. Jakim gównem by się nie okazała, no to trzeba mieć historię zaliczoną. Tak więc to by było na tyle. Moi kochani, widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa.